W sondażu opinii publicznej dla rp.pl zapytano, kto jest liderem opozycji. No najwięcej Polaków uważa, że nikt, że żaden polityk opozycji nie zasługuje na miano lidera opozycji. Ale zadajmy sobie pytanie, czy opozycji potrzebny jest lider. Tak, raczej tak. Dobrze by było. Nie żeby coś, ale w sumie no, ten tego, no, przydałby się. Dzisiejsza opozycja jest lekuchno bezobjawowa i dlatego charyzmatyczny lider jest tu dość, jakby to powiedział poeta, ważny. On uosabia, egzemplifikuje, personifikuje, symbolizuje, ożywia, ucieleśnia, bifurkuje, cokolwiek to znaczy, oraz jest twarzą, nadaje kierunki, wytycza wektory, wywiera wpływy. Najwięcej tych cech ma Krzysztof Kononowicz, ale czy opozycja go łyknie? Ciężko będzie. Dlatego warto pomóc opozycji i tutaj mam takie ułożone ogłoszenie o pracy, które opozycja może opublikować. Poszukuje się osoby na stanowisko fizycznego i duchowego lidera dynamicznie rozwijającej się opozycji. Wymagania: charyzma, umiejętność ściemniania, rozdwajania włosa na czworo, mile widziana umiejętność kłócenia się podczas dyskusji w telewizji i radiu. Poszukujemy osoby otwartej na nowe wyzwania i wyzwiska. Znajomość języków opcjonalna, płeć dowolna, byle własna i nietuzinkowa. Zapewniamy pracę w młodym, ale bez przesady, dynamicznym, też bez przesady, zespole. Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia. Najchętniej zatrudnimy niewysokiego mieszkańca Żoliborza, kochającego koty, z doświadczeniem na podobnym stanowisku w Prawie i Sprawiedliwości. Chętnych prosimy o kontakt. Jeszcze nie wiadomo z kim, no bo nie mamy lidera.